Pierwsze z zapowiadanych przez nas wydarzeń Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbędzie się już niebawem, bo w najbliższą niedzielę, 3 grudnia o godzinie 18. Najbliższy grudniowy koncert Filharmonii Dolnośląskiej to odlotowe święta. Mamy przyjemność gościć Orkiestrę Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W programie świątecznym nie zabraknie wielu znanych i lubianych piosenek i utworów, czy Leroya Andersona, czy Irvina Berlina. Koncert jest współorganizowany z Konsulatem Stanów Zjednoczonych w Krakowie. To dopiero początek ciekawych wydarzeń w Jeleniogórskiej Filharmonii. 15 grudnia koncert od Bacha do Mozarta, troszeczkę cofnięcie się z literaturą do lat wcześniejszych. No, w programie oczywiście utwory Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta, wszystko pod batutą dawnego szefa artystycznego orkiestry pana Jerzego Koska. 22 grudnia z kolei o godzinie 19 odbędzie się koncert kolęd Magia Świątecznych Tonów. We współpracy z chórem działającym przy Filharmonii Dolnośląskiej całość poprowadzi dyrygent z Wrocławia Dawid Jarząb. No i sylwestrowy wieczór u nas, dzień przed Sylwestrem, czyli 30 grudnia, mamy znakomitego, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych również artystę, trębacza, kompozytora, aranżera Garego Gatmana, którego właśnie wszystkie jego aranżacje i utwory w rytmie swingu chcemy Państwa wprowadzić w nowy rok. Cześć dzieciaczki, witajcie! Oprócz tego Filharmonia Dolnośląska zaprasza młodszych słuchaczy na poranek muzyczny. Już 10 grudnia Elficka Przygoda, przyjrzymy się trochę pracy nie tylko świętego Mikołaja, ale również jego pomocników, czyli małych elfów, które również w grudniu mają wzmożoną pracę, ale oczywiście świętego Mikołaja też nie zabraknie, także zapraszamy. Więcej informacji na temat grudniowego repertuaru znajdą Państwo na stronie internetowej filharmonia.jgora.pl.